Witam się z Wami gorąco i serdecznie w ten zimowy dzień. Słuchajcie, to co widzicie przed swoimi oczami, to nic innego jak błotnik przedni dolny, tak zwany chlapacz od Rometa ADV 150 lub 125. Pomyślałem, że kupię sobie taki wynalazek i coś z tego zrobię. A co? Za chwileczkę Wam pokażę. Wiecie, no, akcesoria Givi do wszelkiego rodzaju motocykli są w bardzo, bardzo, bardzo wygórowanych, wyśrubowanych i według mnie chorych pieniądzach. A taki błotniczek, chlapaczyk do Rometa kosztuje całe 35 zł. No i moi drodzy, dydoliłem, aż wydydoliłem. Kawał mela, jak zwykle. Zobaczcie, tak to wygląda. Po wydydoleniu, kurde, wierterami, szlifierami, innymi badziewiami. I co to będzie? To będzie kolejny gadżet do Kawasaki Versysa, ponieważ, jak już wspominałem kilkakrotnie, gadżety wszelkiego rodzaju osprzęt do Versysa są w chorych cenach. I tak sobie pomyślałem, że pewne rzeczy, które da się samemu zrobić, to trzeba po prostu robić, bo niestety producent Givi i pośrednicy w Polsce, no, chcą chore i jeszcze raz chore pieniądze za te wszystkie gadżety. Co to będzie? Za chwileczkę będziemy jechać dalej z tematem. Pokażę kolejne, jak gdyby, no, etapy produkowania tego śmiesznego, dziwnego gadżetu, który, myślę, jest, no, dość przydatny i ułatwia, że tak powiem, utrzymanie motocykla w czystości. Ale o tym już za chwileczkę. Gdybym był bogaczem, dejdl, 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 digu, digu, dejdl, dejdl, dam, cały dzień, bidi, bidi, bum. Gdybym ja był wielki pan, pracy bym się brzydził, dejdl, 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 digu, digu, dejdl, dejdl, dam, cały dzień bym, bidi, bidi, bum, dejdl, dejdl, digu, digu, pan. No i moi drodzy, złom, który szlifowałem, ciąłem, wierciłem, został już tak wyszlifowany ładnie, że pora na malowanie. Także w tej chwili zaczyna się etap malowania. O, proszę uprzejmie, tak ten badziew wygląda. Jedziemy dalej z tematem. Do wykończenia tego tajemniczego mela, który dłubałem na początku filmu, zostało mi tylko do kupienia kilku nitów. Potrzebuję nity, słuchajcie, z dużym UB-em. Objechałem Warszawę, niestety nie da się tego nigdzie kupić. Ktoś mi podpowiedział, że tu w sklepie Wirta na ulicy Modlińskiej da się coś takiego namierzyć. A więc wchodzę do środka, poszukam, no i zobaczymy, czy uda się dokupić coś takiego i wykończyć ten tajemniczy przedmiot. No i moi drodzy, po rzeźbieniu, dydoleniu, nitowaniu, malowaniu powstało coś takiego. Kolejne akcesoria do Versysa. Taki błotniczek kosztował 530 zł, mnie kosztował, ja wiem, w granicach 50 zł. Tyle, co kosztowała farba i ten plastik z prawej strony od Rometa, kochani, naszego, za całe 34 zł, plus trochę złomu, własna robocizna, trochę pomysłowości i coś takiego powstało. Jak założę na motocykl, pokażę Wam, jak to wygląda na motocyklu. No i skończony badziew do motocykla, proszę bardzo. Tak to wygląda. Jest to tylny błotniczek. Kosztuje jako Givi jedyne 530 zł. Nas to kosztowało, jak już wcześniej mówiłem, w granicach 50, no może góra 60 zł. Tak to się prezentuje. O, proszę bardzo. I się okazało, że nagle z Versysa zrobiłem prawie BMW, bo to domeną BMW są te błotniczki. Może jakaś wewnętrzna w mózgu tęsknota za BMW się odezwała, że to zrobiłem. Albo po prostu chcę mieć czyste plecy, czyste kufry i niezasyfione cały tył. Dobra, tyle w temacie. Trzymajcie się do następnego gadżetu i do zobaczyska. A taki był ładny, amerykański, szkoda!